Dzień dobry, cześć, czołem, witam was w nowym odcinku. Odcinek będzie dotyczył gleby. Dlaczego? Dlatego, że coraz bliżej żniw, po żniwach będziemy pobierali próby w ramach programu Grunt to Wiedza, a następnie będziemy z gotowymi wynikami jechać do waszych gospodarstw i na bazie tego też podpowiadać wam, ile danego nawozu należy zastosować. Żebyście też to mogli zrobić samodzielnie, to trzeba zacząć od samego początku. Jest ze mną Grzegorz Kuropatnicki, który jest właśnie tutaj opiekunem, koordynatorem, jak to nazwać? Koordynatorem programu Grunt to Wiedza. Dokładnie tak. I zaczynamy od samych podstaw. Czym jest Grzegorz gleba? Gleba. Inaczej rola, inaczej twór, który powstał z wietrzeliny skalnej. Jest to, powiedzmy, że twór naturalny. Pamiętajcie o jednej kwestii. Gleba, żeby powstała, jest to proces bardzo długi. Jest to proces wieloletni, czasami nawet i wiekowy. Jeśli chodzi o kwestię samej gleby, jest to twór, który też zawiera trzy fazy. Fazę ciekłą, stałą i fazę gazową. Żeby doszło do zwietrzenia tej skały macierzystej, ten proces musi ulegać różnego rodzaju erozjom. Te erozje mogą być naturalne, czyli mówimy tutaj o oddziaływaniu klimatu, oraz to może być erozja spowodowana przez czynniki ludzkie, czyli ludzie niszczą sami glebę i następuje ta erozja. To są podstawy tak naprawdę, czym jest gleba. Pamiętajcie też o tym, że gleba żyje. W tej glebie żyje bardzo dużo mikroorganizmów, większych organizmów, a żyją przede wszystkim w niej przede wszystkim rośliny. Czyli tak podsumowując, skała na macierzysta musi się rozpaść, żeby powstała nam gleba, tam jakieś pierwsze roślinki, warstwa próchniczna i tak powolutku ten proces nam postępuje. Także tak. Jeżeli chodzi o sam profil glebowy, może tutaj jeszcze wymień, jakie mamy te warstwy. Tak, pamiętajcie o jednej kwestii. Profil glebowy może być bardzo głęboki, sięgać do kilku metrów, nawet 6-7 metrów, ale czasami występują bardzo płytkie profile glebowe, sięgające około 0,5 metra, maksymalnie metr. Profil glebowy jest to przede wszystkim pierwsza część, którą widzimy my, z góry. Jest to przede wszystkim strefa organiczna, następnie mamy tą część próchniczą, Następnie mamy strefę wymywania, i na samym końcu jest skała macierzysta. Nas najbardziej interesuje ta miążność tak naprawdę, czyli to miejsce, gdzie się znajdują systemy. Tak, tam, gdzie mamy najwięcej tej próchnicy, ponieważ w tej części znajduje się najwięcej składników odżywczych i to jest to, co powinniście przede wszystkim, o to, co powinniście dbać. To jest miejsce, w którym się gromadzi przede wszystkim, zatrzymuje nam woda, gromadzi woda i zatrzymują składniki odżywcze. No i tutaj też duże znaczenie ma na pewno skała, na której się ta gleba wytworzyła, dlatego że inne na przykład rędziny będą powstawały na skałach wapiennych. Bardzo często te skały wapienne mamy bardzo płytko i ta miężność gleby jest bardzo mała. Mamy również podłoża lesowe i na przykład te czarnoziemy na podłożach lesowych. Najlepsze gleby, jakie się wytwarzają, to właśnie tam. Na to my wpływu nie mamy, no po prostu gospodarzymy na danej glebie, ale jeżeli chodzi o nasze działania, sądzę, że możemy tutaj wiele zrobić, żeby tej gleby nie zamęczyć. Co robi gleba latem? Gleba latem? Nie wiem. Jedzie na wakacje. Aha, no tak. Zmęczona gleba jedzie na wakacje. Tak. Dlatego dbajcie o swoje gleby, żeby wasza gleba nie pojechała na wakacje, bo jeśli zrobi sobie wakacje, nie będziecie mieli takiego planowania, jakie planujecie, bądź przede wszystkim chcecie. No, moment tej zmęczonej gleby to najczęściej wśród gospodarstw, które muszą tą glebę oddać. Gleba przestaje zupełnie plonować, tak? Czyli tutaj jest zajechano, czym pH, zajechano są podstawowe parametry, te, które wpływają tak, na planowanie. O tym powiemy trochę później. Najpierw pokażemy wam bardzo fajny eksperyment. No może nie eksperyment, tylko fajne takie przedstawienie obrazu trzech form, trzech faz, które występują przede wszystkim w glebie, tej fazy stałej, ciekłej i gazowej. Boże, tylko żebyś mi nie kazał gazowej pokazywać, bo to będzie... Nie. Na szczęście mamy do tego rekwizyty, które za chwilę użyjemy i pokażemy wam, jak to wszystko działa i co ta gleba może, a czego niestety nie może. To zanim o tej glebie na wakacjach, to może powiedzmy też jeszcze o fazach gleby, czyli z jakich faz składa się ta gleba. Tak jak już na początku nawet wstępu mówiliśmy, gleba składa się z trzech faz. Z fazy stałej, fazy ciekłej i fazy gazowej. Między tymi trzema fazami następuje, powiedzmy, w glebie równowaga i o nią musimy dbać.
Najpierw powiemy o fazie stałej. Faza stała jest to faza, w której przede wszystkim to jest faza tak zwanego kompleksu sorpcyjnego. O tym często możecie słyszeć, bo często o tym mówimy, o tym też się mówi przy wynikach. Jest to po prostu część stała gleby, w której gromadzą się składniki pokarmowe. Ona jest formą składa się z form mineralnych, z form organicznych. Jest to naturalny twór, który występuje w glebie. Tak zwany magazyn. Druga część to jest ta część przede wszystkim ciekła. Jak sama już forma mówi, jest to po prostu substancja płynna. Jest to substancja, która wypełnia nam tą akurat część fazy stałej. Forma ciekła jest to tak naprawdę roztwór glebowy, w którym znajdują się wszelkiego rodzaju składniki odżywcze, które następnie są wykorzystywane przez nasze rośliny. Ostatnia część jest to część gazowa. Możemy pomyśleć, co gaz robi w glebie? Otóż tak, gleba, która jest dobrze uprawiana, powinna być też dobrze napowietrzona. To jest gleba i to jest właśnie ta część przede wszystkim gazowa, czyli to jest to powietrze, które znajduje się nam w glebie. Pokażemy Wam taki fajny eksperyment, gdzie występuje przede wszystkim forma sama stała. Forma stała występuje wtedy, kiedy mamy tak naprawdę jedynie formę stałą i formę gazową. W tym eksperymencie posłużymy się przede wszystkim gąbką, naturalną gąbką pochodzenia z Morza Śródziemnomorskiego. Gąbka bardzo fajnie nasiąka, więc pokaże nam też, jak reaguje nam gleba. W pierwszej części przede wszystkim mamy fazę gazową i stałą i to możecie w tym momencie zobaczyć. Myślisz, że coś połowiacze gąbek w tym momencie też prowadzą swoje działania tam, no, teraz, jak usiedzimy tu? Powiedzmy, że... Mała reklama, oczywiście. To jest tylko narzędzie, którym się posługujemy w dniu dzisiejszym. Lećmy dalej, dobrze. Dzisiaj mam taki humor, jaki mam. Przepraszam, ale cóż, no, lecimy. Kiedy zalejemy tą gąbkę wodą, możecie zobaczyć, jak ta gąbka powolutku pęcznieje. Ona dochodzi do pewnych swoich granic. Oczywiście, gąbka tak samo, można porównać ją z glebą, do pewnego momentu tą wodę będzie przyjmowała, będzie jej potrzebowała i będzie ją następnie oddawała bądź przepuszczała w głąb. Gąbka, którą widzicie, naturalna, to między 20 a 50 razy więcej jest w stanie zgromadzić wody niż sama waży. Tak, dlatego wasza gleba również jest w stanie pozyskać tej wody i zatrzymać tej wody dość dużo, dlatego ważne jest, żeby jednak utrzymywać wilgoć w glebie. O tym jeszcze będziemy mówić. Ostatnia część, możecie zobaczyć, że troszkę przesadziliśmy z tą wodą. W tej części, jak już widzicie, no gąbka nie jest w stanie nam utrzymać tej wilgoci. Tej wilgoci już jest za dużo. I tu, powiedzmy, możemy powiedzieć, że nadmiar wody będzie nam degradował tą glebę. To jest po prostu tak zwane zalanie, w której robi się w tej części akurat, kiedy jest dużo wody, robi się już niestety, ale zastoiska wodne zastoiska się wytwarzają wodne, tak. I warunki beztlenowe dla systemu korzeniowego, ale tutaj też możemy sobie w pewnym stopniu z tym poradzić, jeżeli chodzi chociażby o głęboszowanie, po to, żeby nie było tej podeszwy płużnej. Dalej lećmy. Tak, to mamy tą część związaną z trzema fazami, które występują w glebie. Jak tak Grzegorzowi dobrze idzie, no to już mu nie będę zabierał głosu, ale dopytam na pewno o to, jakie mamy gleby, no bo gdy bierzemy te wyniki analiz, no to patrzymy, że gleba może być bardzo lekka, lekka, średnia i ciężka. Weź nam o tym opowiedz. Tak, jeśli chodzi o podział gleb, to możemy wymieniać różne systematyki podziałów tych gleb, ale najczęściej będziecie się spotykali w wynikach przede wszystkim z takim określeniem jak gleba ciężka, lekka, średnia. Jeśli chodzi o gleby lekkie, to są gleby przede wszystkim piaszczyste, w której dominuje frakcja piaszczysta, która jest ponad prawie 70%. Tych frakcji ilastych, gęstszych, tych, które zlepiają nam tą glebę, jest zdecydowanie mniej. Gleby średnio-lekkie to są gleby, które już, powiedzmy, znajduje się troszeczkę więcej już tych części ilastych, pyłowych. Gleby średnie, czyli mówimy o takich glebach, w których znajduje się i piasku, i powiedzmy iłu porówno. Następnie gleby ciężkie. Przewaga już jest w formie ilastej nad piaszczystą i na samym końcu gleby bardzo ciężkie. Są to gleby, które przede wszystkim zawierają więcej części ilastych. Są to gleby bardzo zbite, bardzo ciężkie, bardzo problematyczne, często w samej uprawie. No to przechodzimy do czynników, które potrafią nam zmęczyć tę glebę, bo to zagadnienie jest ciekawe, ale ja będę może odpowiadał, jak jej nie męczyć, albo jak ją zregenerować po tym zmęczeniu. Może te czynniki wymienisz. Ja będę mówił to, co robimy źle, ewentualnie z tą glebą, tak? Że ją męczymy. No, dobra. Dobrze, jeśli chodzi o kwestię zmęczonej gleby, to przede wszystkim jest to gleba bardzo mocno użytkowana w monokulturze. Co zrobić, żeby zmienić to?
Czyli intensywna tak naprawdę tutaj uprawa. No, przede wszystkim płodozmian, przede wszystkim odpowiedni dobór roślin. No i też no, ta sama monokultura będzie wymagała też innego trochę podejścia, innego bilansowania. Monokulturę można prowadzić, jednakże no, moim zdaniem po paru latach no, ona i tak ta gleba przestaje oddawać, więc to bym zmieniał przede wszystkim, jeżeli chodzi o płodozmian. Bo tak, jest to jeden ze sposobów, żeby zmienić tę glebę i jej pomóc. Mhm. Drugim czynnikiem, który powoduje, że gleba może stać się zmęczona, jest to przede wszystkim niewłaściwe pH. No z samym pH, no tutaj regulacje, jak to robić, sądzę, że mówimy też w kolejnym odcinku, no ale tutaj bardzo dużo zależy od nas, no analiza gleby przede wszystkim, żeby wiedzieć, jakie to jest pH, no i później odpowiednie działanie odpowiednimi rodzajami wapna, konsekwentne, jesteśmy w stanie to ogarnąć w bardzo łatwy, czytelny sposób. Taką powiedzmy kolejną częścią, która może nam tutaj zniszczyć tą glebę, zmęczyć tą glebę, to jest przede wszystkim jej zła struktura, która też z czegoś wynika. Często jest to przede wszystkim z ciężkiego sprzętu, którego używamy. To jest jedno, czyli jesteśmy w stanie tutaj zrywać też tę podeszwę płużną, mówię tutaj o głęboszowaniu. Nie wszędzie, dlatego że wszystko zależy od tego, na jakiej skale macierzystej ta gleba została wytworzona. Inaczej będziemy gospodarzyli, załóżmy, na rędzinach, gdzie mamy skałę wapienną, załóżmy, na 25 cm już, a zupełnie inaczej, jeżeli będziemy mieli tutaj gleby na podłożu ilastym. Wszystko zależy od nas, musimy dobrać agrotechnikę. I ważnym też jest, jeżeli chodzi o skały wapienne, to, że tutaj też będziemy inaczej dobierali formę nawozów, inaczej podchodzili do tematu nawożenia, bo no, będziemy chcieli na pewno tę glebę trochę zakwasić. I właśnie, kolejny czynnik, tak jak Kamil już wspomniał o nawożeniu, jest to właśnie brak składników pokarmowych, z których rośliny mogą korzystać. No i tutaj jest czytanie tych analiz gleby, co to jest dużo, mało, co to jest miligram na 100 gram gleby, o tym też na pewno będziemy mówić. Kolejnym czynnikiem, który może nam zmęczyć tą glebę, będziemy Wam tak cały czas mówić o tym zmęczeniu, ale musicie o tym po prostu pamiętać, co męczy glebę, jest przede wszystkim nadmiar różnego rodzaju czynników chorobotwórczych, który w glebie może występować bardzo dużo. No tutaj sądzę, że też będzie sporo od nas zależało, ale to zagadnienie jest na tyle złożone, że nie da się jego opowiedzieć jednym czy dwoma zdaniami. Nie, tutaj tak naprawdę wpływ będą miały głównie środki ochrony roślin, którymi możecie wspomagać, a przede wszystkim niszczyć te czynniki chorobotwórcze. I takim powiedzmy ostatnim czynnikiem, bardzo ostatnio powiedzmy modnym, który nam jednak męczy tą glebę, jest to przede wszystkim czynniki wodne, czyli umiejętność zatrzymywania wody w glebie bądź jej oddawanie. Sądzę, że tutaj bardzo dużo będzie zależało od naszej uprawy, tego jak podchodzimy, co robimy z tym profilem, jak dbamy o tę miąższość, ale też zagadnienie bardzo mocno złożone. I tutaj jeszcze na koniec dopowiem jedynie, że pamiętajcie, że mówimy zawsze o tych podstawowych rzeczach w glebie, czyli badamy przede wszystkim pH, kategorię agronomiczną, fosfor, potas, magnez, to są podstawowe badania. Pamiętajcie też, że ważnym czynnikiem decydującym o waszej glebie jest również próchnica i pamiętajcie o tym, żeby w odpowiedni sposób zagospodarować resztki pożniwne, żeby one były dobrze wykorzystane przez waszą glebę w kolejnych, przede wszystkim miesiącach, po samych żniwach. Same resztki pożniwne też warto tutaj jest bilansować stosunek węgla do azotu, czyli też stosować ten azot na te resztki pożniwne, tak żeby można było tutaj doprowadzić do ich odpowiedniego przekształcenia, ale to też sądzę, że cały odcinek by z tego spokojnie zrobił. Albo też mi się tak wydaje. O glebie można mówić, mówić i mówić. My z Kamilem potrafimy, ale nie mamy tyle czasu. Szanując Wasz czas, o glebie tyle. Sądzę, że odpowiedzieliśmy o tych podstawach, przypomnieliśmy, bo rzadko się o nich mówi, każdy raczej to już powinien wiedzieć, no ale te elementarne rzeczy czasem nam potrafią pouciekać. Przechodząc dalej, jeżeli mam wynik analizy gleby, pierwsze co patrzę to jest odczyn pH i temat wapnowania. Od tego w zasadzie zaczynamy i od tego rozpoczniemy kolejny odcinek, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Tymczasem żegnam się, dziękuję Grzegorzowi tutaj za objaśnienia, za pomoc w nagraniu odcinka i cóż, zapraszam Was już do kolejnego materiału. Cześć! Cześć!